Moi drodzy, po wielu miesiącach czekania w końcu jest z nami Poppy Playtime Chapter 2. Tak jest kolejny rozdział tego naprawdę cudownego horroru, którego to materiały na bieżąco publikuję już od czasów wydania pierwszego chapteru. Zatem tak jest, moi drodzy, przyszła pora na wyjaśnienie fabuły Poppy Playtime Chapter 2, natomiast jeszcze zanim to zrobimy, powinniśmy zrobić coś innego. Powinniśmy zbudować pod to fundamenty i pierw przeanalizować wszelkie sekrety tej gry, aby potem koniec końców mieć na nią pełen pogląd i dopiero wtedy zabrać się za wyjaśnienie fabuły. Zatem cześć wszystkim, ja jestem Ondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się wszelkimi sekretami Poppy Playtime Chapter 2, które są związane z fabułą. Na myśli mam tutaj wszelkie notatki, a także taśmy VHS. W razie czego w tym filmie nie będę przedstawiał wszelkich znajdziek typu posągi, czy te dziwne makiety z dźwiękiem. Aczkolwiek, jeżeli będziecie chcieli takowy odcinek właśnie na ich temat, to coś o nich zrobię. Przykładowo takie na żywca szukanie ich w samej grze, bo w sumie może nawet będzie to ciekawe. Jak będziecie chcieli, to piszcie o tym w komentarzach. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę was o zostawienie kciuka w górę pod tym filmem, aby już teraz mógł się dalej fajniej pozycjonować, a także gorąco zachęcam was do zostawienia suba na kanale, jesteście tutaj nowi, bo chcemy dobić tych 150 tysięcy widzów do końca tego roku szkolnego. Ponadto wpadajcie na mojego Instagramka, drugi kanał i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem, moi drodzy, już nie mam zamiaru przedłużać, bardzo proszę rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wyjaśnienie wszelkich sekretów drugiego rozdziału Poppy Playtime. Na pierwszą znajdźkę w grze natrafiamy relatywnie na jej początku, kiedy to dostaniemy się do biura Eliota Ludwika. Tak jest, to dokładnie ten sam Eliot Ludwik, którego widzieliśmy na początku chapteru pierwszego w tym przepięknym vintage'owym intrze. Zatem po wejściu do biura naszym oczom ukaże się biurko, na którym znajdować będzie się, także traktowana jako tutaj znajdźka, figurka Daisy, czyli tego człowieka kwiata. Jednak spokojnie, nie takimi rzeczami będziemy się tu zajmować. Bowiem na biurku tuż za figurką znajduje się kaseta VHS, a także notatka, którą teraz sobie przybliżymy. Jej treść jest następująca. Eksperyment 814. Uwagi! Do tego eksperymentu wykorzystano żywego szczura. Przez 2 tygodnie szczur był karmiony 3 posiłkami dziennie. Po upływie 2 tygodni szczur został zabity i zanurzony w miksturze składającej się z kwiatu maku oraz konserwującej żelowatej miksturze. Tydzień później na szczura wciąż znajdującego się w żelu zastosowano wstrząs elektryczny w celu ożywienia go. Szczur nie zareagował. Analiza. Wciąż wierzę w potencjał kwiatu maku. Jego niezwykłe właściwości pozwalają mi wierzyć, że właściwa mieszanka i procedura mogą mieć właściwości zmieniające życie. Kwiat maku przez długi czas nosił silną symbolikę i nie wierzę, że bez powodu. Być może coś większego od szczura dałoby więcej wyników. Wow, ta poszlaka daje nam naprawdę mnóstwo wiedzy odnośnie całego świata Poppy Playtime i tego, co tak naprawdę działo się w Playtime Co. Jednak na szerszą analizę dopiero przyjdzie czas w odcinku, w którym wyjaśnię całą fabułę tej gry. Teraz natomiast rzućmy okiem na biografię Eliota Ludwika. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Eliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 1960. Wow, to było naprawdę interesujące i już właśnie z samego początku gry widzimy, jak bardzo fabuła została tutaj popchnięta do przodu. Lecz nie chwalmy dnia przed zachodem słońca i zobaczmy, jakie sekrety kryją kolejne taśmy i notatki. Kolejną taśmę znajdziemy w miejscu, gdzie tworzy się łapki, czy też system Grab Pack, i będzie on właśnie dotyczył posługiwania się zieloną łapką. Jest to instrukcja posługiwania się właśnie tym narzędziem, które od swojego czerwonego niebieskiego brata odstaje całkiem mocno, jednak w ten bardziej pozytywny sposób. Thank you.
Tak, wiem, ta taśma nie mówi zbyt wiele w kontekście lore, aczkolwiek jest no ciekawie zrobiona i lubię na to patrzeć. Tak, jestem dziwny. Aczkolwiek znacznie więcej co do lore gry opowie nam taśma numer 3, w której wracamy do losów Richa Averiego, którego narzekań już zdarzyło nam się posłuchać w poprzednim chapterze. I guess my words must have really inspired them to take action. Because the next day I got demoted down here. To the freaking island of misfit toys! Why do I talk to myself? Jak się okazało, Rich jest jeszcze bardziej striggerowany niż poprzednio, ponieważ tym razem zdegradowano go w robocie. Dodatkowo znalazł się w niezwykle gównianym, no dobra, koń by się uśmiał, dziale. Następną taśmę znajdziemy tuż po chyba największym twiście fabularnym w tej grze, kiedy nagle pojawia się Kissimissi i nam pomaga. Nie, to jest spoko ziomek. znaczy ziomka. Sama taśma przedstawia wywiad Life'a Piera z niejakim Markusem Brickleyem, Kusem, jeden kij. Co ważne, nagranie pochodzi z 21 marca 1991 roku, kiedy to Jacksepticeye... Co? To jest Jacksepticeye? Serio? Tak, dokładnie, to jest cholerny Jacksepticeye, który właśnie obsrał zbroję, bo w fabryce zobaczył coś niebezpiecznego. Mind if I film this? Oh, not at all, sir! That's what I like to hear. So, Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day. When my A-bars realized that I left me bloody wallet in the cafeteria. So, I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mop handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mop handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So, I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was dothering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Hmm. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. Następne znalezisko, które pomoże nam wyjaśnić fabułę Poppy Playtime Chapter 2, znajdziemy w trakcie ucieczki przed, uwaga, bo to długa nazwa, PJ Puck Epilarem. Tak, ta nazwa jest dziwna. W trakcie tejże ucieczki w tym miejscu musimy za pomocą łapki wspiąć się tutaj i będą na nas w tym miejscu czekać dwie notatki o następującej treści. Formularz oceny obiektu testowego stacji gier, imię podmiotu Michaela Hyssop. Imię opiekuna Sara Abel. Przydzielona zabawka Candy Cat. Próba pierwsza, muzyczna pamięć. Wydajność w skali 1 do 5, 3. Wyniki. Ona dobrze rozumie koncepcję, ale Michaela popełnia błędy w kilku wzorach kolorystycznych. Jej postawa wykazuje, iż zaczyna panikować, gdy otrzyma niewłaściwy wzór. Próba druga, Wag a Waggy. Wydajność 3. Wyniki. Michaela miała problem z dzierżeniem grappaka. Nie potrafiła precyzyjnie wystrzelić go w dziurę. Zareagowała bardzo szybko, kiedy zauważyła zabawkę Huggiego Wuggiego. Aczkolwiek była za wolna, aby zobaczyć je w pierwszej kolejności. Próba trzecia, statuły. Wydajność 1. Michaela nie zwraca uwagi. Krzyczy i wskazuje palcem na coś na statuach, kiedy nic tam nie ma. Na szczęście dla niej PJ Pug Epiler jest daleko za nią, więc nie może zostać z... Tutaj notatka się urywa, najpewniej dalsze wyniki są na następnej stronie, której natomiast nie dane było nam w tym momencie przeczytać, więc szybciutko popylamy do kolejnej notatki, która także dotyczy Michaeli Hyssop. W zasadzie rozchodzi się tutaj mniej więcej o to samo. Imię podmiotu Michaela Hyssop, imię opiekuna Mateo Lata, przyznana zabawka K.
Candy Cat. Próba pierwsza, muzyczna pamięć, wydajność 4. Wyniki? Michaela jest bardzo dokładna i szybka, popełniła kilka błędów. Próba druga, Wakie Wagi, wydajność 3. Wyniki? Jej dokładność z grappakiem jest słaba. Szczególna świadomość jest słaba. Czas reakcji jest szybki. Próba trzecia, statuły. Wydajność 4. Wyniki? Kompletny brak ostrożności. Michaela jest bardzo zajęta poprzednimi testami. Jednak coś w statuach rozprasza jej uwagę. Na przestrzeni tych dwóch notatek przybliżona została nam historia niejakiej Michaeli, która wydaje się być dzieckiem pod kontrolą opiekunów. Co interesujące, opiekunowie zmienili się jeden raz i wprost okazuje się, iż na dziecku robione są jakieś testy. Jednak o co dokładnie w tym wszystkim chodzi, na ten moment nie wiem, ale być może w wyjaśnieniu fabuły będę wiedział coś więcej. Kolejną notatkę znajdziemy w miejscu do sterowania turbiną wodną. I ta notatka dotykać będzie tematu Mami Long Legs. Wniosek o przeniesienie. Eksperyment 1222. Mami Long Legs. Podmiot Mary Payne. Zdolności. Mami Long Legs ma unikatową umiejętność do rozciągania swoich kończyn na długość kilkuset stóp. Zawierają się w tym jej palce, ramiona, włosy, szyja, talia i nogi. Jest wrogo nastawiona do personelu, natomiast jest opiekuńcza i ciepło odnosi się do innych eksperymentów. Chroni je. Problem. Wrogość szybko staje się problematyczna, aczkolwiek istnieje rozwiązanie, by przenieść ją na jej miejsce. Propozycja Mami Long Legs byłaby perfekcyjna, jako ułatwienie wobec wszystkich dzieci w stacji gier. Ma ciepło, które powinna mieć każda matka, a jakiekolwiek niesforne dziecko nauczy się od niej słuchać mamy. Ma sens, iż widywanie przez nią dzieci codziennie może zmienić jej zachowanie. I nie będzie zbyt prawdopodobne, że będzie odgrywać sceny przed dziećmi. Natychmiast przenieś ją do miejsca o wysokim poziomie zabezpieczenia. Teraz rzućmy okiem na taśmę numer 5, która przedstawi historię niejakiego Jimmy'ego Roffa. A taśma ta znajduje się dokładnie w tym samym pomieszczeniu. Jest to ekspert do spraw marketingu w Playtime Co. Jimmy, your work as Playtime Co's chief marketing officer has skyrocketed the company's profits. How do you do it? You know, it's not what you'd expect. It's the little things most people don't even think about. Like, take names, for example. Express people haven't realized this. You take the E sound, slap it on the end of a name, boom, you're making bank. Huggy, Mommy. Even Elliot knew this way back with Poppy. I guess I kind of... Blue is huge, I'm telling you. What's your favorite color? Blue? I bet it's blue, right? It's blue? It's green. Okay, well, you're a special case. Most people would say blue. But seriously, marketing is not as easy as you think. I make it look easy. If there's anything Playtime Co. should be known for, it's not toys. Jak widzicie, gigantyczny fan Huggy'ego Wuggy'ego. I tak, też miałem wrażenie, że skądś tego gościa kojarzę. I tak, to jest ten typek z hostelu. Bez kitu. Nie no, naprawdę fajne jest to, że w grze pojawiają się jacyś faktyczni znani ludzie, jak Jacksepticeye. O tak, czy na przykład inni znani aktorzy. To mi się giga fajnie podoba. Poza tym gościu też grał u Quentina Tarantino w takim jednym filmie. Szósta taśma wydaje się być tą moją ulubioną. Aby się do niej dostać, musisz pokonać pewną, nawet trudną jak na standard Bobby Playtime zagadkę. Jeżeli już to zrobisz, będziesz mieć szansę obejrzeć materiał na temat samej Mami Long Legs, a raczej wiadomość od managementu właśnie na jej temat, na temat gigantycznego pająka. Following is a pre-recorded announcement to address the many complaints regarding an alleged very, very big spider crawling around in the facility. The Playtime Corporation wants me to remind you all that spiders that big do not exist, and that if they did, quote, we would already be dead anyways, end quote. Regardless, you can all rest assured the company is sending some specialists down here to have a look around and relieve the constant whining. Complaining seems to be everyone's primary contribution to this company. It's just a spider. You are all safe. Please, please, carry on with your jobs. Treść tej taśmy sugeruje to, co już wiedzieliśmy bardzo dobrze od jakiegoś czasu. Wszelkie eksperymenty tworzone przez Playtime Co. były ukrywane przed pracownikami, innymi ludźmi, czy w ogóle przed jakimkolwiek światłem dziennym. Nikt miał się o nich nie dowiedzieć, natomiast coś poszło nie w tą stronę, gdzie trzeba. W trakcie końcowej ucieczki przed Mami Long Legs jesteśmy w stanie natrafić na kolejną notatkę, tym razem pochodzącą od Eddie'ego Rittermana. Do firmy budowlanej Warren Bach. Pisze Eddie, ponownie w imieniu fabryki zabawek Playtime Co. Tak, to musi być ściśle tajne. O tym projekcie muszą wiedzieć jedynie te osoby, które mają władzę w Warren Bach i w Playtime. Tak jak obiecałem, otrzymasz bardzo dobre wynagrodzenie za tę tajemnicę.
powyżej 100 tysięcy dolarów, pamiętając, że to figurka na stadionie. Jesteśmy gotowi zapewnić odpowiedni sprzęt potrzebny do wykopalisk, ale im bardziej niezależnie jesteś w stanie pracować, tym większe wynagrodzenie będę mógł zaoferować. Pamiętając, że wciąż piłka w grze. Chcielibyśmy, aby laboratorium zostało ukończone w ciągu 12 miesięcy, ale co najważniejsze, aby zostało zrobione dobrze. Daj mi znać, jeżeli te warunki ci odpowiadają. Chętnie ponegocjuję, aby obie strony były zadowolone. Z poważaniem, Eddie M.N. Ritterman. Po całkiem brutalnym pokonaniu Mami Longlegs, oj tak, górniczym w najnowszym Doktorze Strange'u, jesteśmy w stanie znaleźć siódmą i tak, to jest moja najbardziej ulubiona taśma w grze. Nie słuchajcie tego, co powiedziałem wcześniej, to jest to. Dotyczy ona eksperymentu 1006. Pochodzi ona od tego samego naukowca, którego słyszeliśmy już w poprzednim chapterze. I tym razem mówi on o prototypie 1006. Log code 08502. In relation. Experiment 1006. The prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialist still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. I tak już przed filmem z wyjaśnienia fabuły mogę tutaj to stwierdzić, że ta wielka, przerażająca łapa, która zabiera ciało Mami Longlegs tuż po pokonaniu jej, należy właśnie do prawdziwego eksperymentu 1006, który wydaje się być całkiem mądrym skurczybykiem. I od razu muszę także stwierdzić, iż Huggy Wuggy koniec końców nie jest eksperymentem 1006. Tak jest, wszyscy się myliliśmy. Tutaj mogę także zarzucić taką własną teorią, iż eksperyment 1006 będzie zbierał ciała wszystkich powalonych przez nas zabawek, takich jak Mami Longlegs czy Huggy Wuggy, w celu odbudowania się, w celu ulepszenia swojego ciała, jak chociażby Blob we FNAF-ie Security Breach, ale nie porównujmy jednego do drugiego. Czekujcie się, bo może być nawet z tego całkiem fajny wątek. Pozostały nam już jedynie dwie ostatnie notatki, czyli siódma i ósma. Obie znajdują się już w ostatnim pomieszczeniu, tuż przed końcem gry. Pierwsza przedstawia się następująco. Formalne zapytanie. Imię: dr Matthew Wason. Charakter prośby: okna w stacji gier. Zapytanie: nie wiem, czy kiedykolwiek spędziłeś kilka tygodni w pozbawionym okien sztucznie oświetlonym pokoju, ale powiem ci coś, to dalekie od mojego doświadczenia. Dzieciom też to przeszkadza, możesz zobaczyć to na ich twarzach. Wiem, że tak naprawdę nie ma tu żadnego sposobu na uzyskanie naturalnego źródła światła, ale są też inne sposoby, prawda? Na przykład zamontowanie fałszywych okien, zrób to i bam! Mamy rzeczywiste życie tu na dole. W zeszłym tygodniu widziałem to w telewizji. Jakieś metro miało fałszywe okna, ogromne źródła światła za szybami. Wydaje się, że całe miejsce jest oświetlone słońcem, to jest super. Przecież sam chcesz, żeby wszyscy byli we właściwych miejscach w pokoju gier, więc zrób jedyną właściwą rzecz. Dodaj okna. Wow, zawiało grozą. Natomiast kolejna notatka mówi... Instrukcje w stacji gier. Instrukcje. Zacznij od zgłoszenia się do stacji kontrolnej. Trzymaj się na odległość minimum 18 metrów od Mami Longlegs. Pociąg z dziećmi przyjedzie o 8 rano. Wszystkie dzieci będą zgromadzone w stacji gier. Kolejność gier powinna być następująca. Muzyczna pamięć, Wag a Wuggy, statuły. Serie mostów i drzwi w stacji kontrolnej powinny prowadzić się do każdej gry. Mami Longlegs może pomóc w eskortowaniu dzieci do każdej z gier. W danej chwili tylko jedno dziecko powinno grać w grę. Dzieci nie grające w grę będą musiały poczekać na swoją kolej w stacji gier. Jest tu plac zabaw, który powinien je zająć. Nagrywaj wrażenia każdego dziecka, ponieważ jest to istotne dla każdej gry. Muzyczna pamięć. Kompozycja, pamięć, rozpoznawanie wzorów. Wag a Wuggy, koordynacja oka i ręki, czas reakcji. Statuły,
Zwinność, siła, szybkość. Każde dziecko, które wyjdzie, wraca do stacji kontrolnej. Wszelkie zgłoszenia prosimy przekazać pani Stelli Greybor w celu uporządkowania. I w kwestii jakichkolwiek znajdziek fabularnych, które pomogłyby nam troszeczkę rozjaśnić ten świat tuż przed wyjaśnieniem fabuły Poppy Playtime Chapter 2, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał wzbudził waszą ciekawość i apetyt na kolejny film, gdzie to wyjaśnimy fabułę Poppy Playtime Chapter 2. I ten film powinien pojawić się gdzieś w weekend. Tymczasem ja dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak wam się spodobał, tradycyjnie strzel kciuka w górę pod tym filmem, także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Niezmiernie bardzo chciałem dobić 150 tysięcy widzów do końca tego roku szkolnego. A za wasz wkład w rozwój tego wszystkiego serdecznie z całego serca dziękuję. Zapraszam także na mojego Instagrama, TikToka, całą resztę, wszystkie linki macie w opisie. My słyszymy się już w kolejnym odcinku z wyjaśnieniem fabuły Poppy Playtime Chapter 2. Trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim, mówi do was Mondar. Cześć!